Bez pauzy. Dziewczyny, ja mam lat 50 i właśnie teraz uważam, że to jest ten czas, to jest nasz czas kobiet. Zobaczcie, wychowywałyśmy dzieci, dzieci poszły już z domu. Ja powiem szczerze, że ja poczułam taki syndrom opuszczonego gniazda, jak moje dzieci wyfrunęły z domu, ale znalazłam sobie coś. Teraz na przykład jestem na etapie takim, że pielęgnuję kwiaty w domu, kupuję kwiaty, przesadzam je, bardzo to lubię i uważam, że każda z nas może sobie coś znaleźć dla siebie. Dlatego dziewczyny, jeżeli przechodzicie nawet menopauzę, no bo wiadomo, my już jesteśmy w takim wieku, to nie bójcie się tego. Idźcie z godnością przez życie, a przede wszystkim, co jeszcze, moje drogie? Przede wszystkim zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje wielkie ja. Każda z nas ma koronę na głowie, tylko nie zapominajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I druga rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, jeżeli macie jakieś pasje, to je po prostu rozwijajcie. Nawet w zaciszu swojego domu, albo wychodźcie na zewnątrz. Nie dajcie się ponieść takim stereotypom, że kobieta po 50 to ona już nie może. Właśnie my możemy teraz najwięcej.